Czołem strzelcy. Nazywam się Michał Stocerz, w stopniu starszego chorążego. Pełnię funkcję szefa logistyki jednostki strzeleckiej 2021 imienia pułkownika Leopolda Lisakuli w Rzeszowie. Zapraszam Was na pierwsze nasze zajęcia online, zajęcia szkoleniowe, na których będziemy poruszać podstawy szkolenia strzeleckiego, podstawy unitarne. Tematem naszych dzisiejszych zajęć jest ten oto bohater, AK-47. Broń znana chyba każdemu, dzięki swojemu kształtowi rozpoznawalna wszędzie, na każdym świecie. Ale zanim przejdziemy do zajęć praktycznych, podzielę się z Wami informacjami technicznymi, taktycznymi naszej broni. Automat kałasznikowa, potocznie zwany kałachem, kałaszem, AK-47, AKM, AKS. Te wszystkie synonimy są nazwą tej jednej broni, znanej nam z kształtu charakterystycznego magazynku, no i przećwiczona przez nas praktycznie zawsze na naszych zajęciach. Broń tak naprawdę cieszy się powodzeniem od końca lat 40., 46., 48. Były to czas prototypu, testowania broni. W 49. nasze AK-47 zostało wprowadzone na użytek Armii Związku Radzieckiego. Od 49. do 59. była produkowana w tej wersji AK-47. W 59. roku wprowadzono automat kałasznikowa zmodernizowany, czyli AKM. Pojawia się tutaj jeszcze jedna literka. Od 59 roku nieprzerwanie do dzisiaj ten karabin jest produkowany. Jest on na wyposażeniu ponad 100 armii świata. Tak mniej więcej wygląda nasza broń po całkowitym rozłożeniu. Niektóre części widzieliśmy, niektóre nie jesteśmy w stanie dojrzeć, gdyż są one częściami składowymi naszej broni. Ale to nie będzie akuratnie przedmiotem naszych dzisiejszych zajęć. Chciałem tylko, żebyście zobaczyli, jaka to jest ilość elementów. Przedmiotem naszych zajęć będzie to, co tutaj widzimy na tym slajdzie, czyli częściowe rozłożenie broni do przeczyszczenia. Ale zanim przystąpimy do zajęć praktycznych, kilka informacji, danych technicznych naszej broni. Kaliber 7,62, nabój 7,62 na 39 mm, wzór 43, pośredni. Dlaczego pośredni? Bo jest to nabój pomiędzy nabojem pistoletowym, a dużym nabojem karabinowym. Tychże wspomnianych pośrednich naboi mieści nam się 30 w magazynku łukowym dwurzędowym. Długość naszej broni w zależności od modelu to jest z kolbą stałą 870 mm, z kolbą składaną 875, po złożeniu 645, długość lufy 415 mm, długość linii celowniczej 378 mm, czyli to jest to całkiem dobra odległość do celowania. Masa naszej broni, no nie jest to broń lekka, 3,8 kg z pustym magazynkiem, z magazynkiem podpiętym 4,3. Szybkoszczelność teoretyczna, szybkoszczelność praktyczna. Teoretyczna naszej broni to 600 strzałów na minutę, szybkoszczelność praktyczna, tu mamy taką wartość 400. Pauza 100. Cóż to takiego szybkość teoretyczna, cóż to takiego szybkość praktyczna? Teoretyczna jest to szybkoszczelność naszej broni, gdzie w jakimś odcinku czasu, najczęściej jednej minuty, doświadczalnie możemy sprawdzić, ile jesteśmy w stanie wyszczelić naboi z naszej broni. Nie bierzemy pod uwagę przeładowania, umiejętności strzeleckich, warunków pogodowych, zacięcia, pojemności magazynku, ile broń da radę wyszczelić w tym momencie, i to jest właśnie ta wartość 600 strzałów. Tutaj mamy szybkostrzelność praktyczną, czyli bierzemy pod uwagę zdolności strzeleckie naszego strzelca, trudności w celowaniu, warunki atmosferyczne, pojemność magazynka, zacięcie teoretyczne broni, i wtedy wychodzą na takie dwie wartości. 40 strzałów na minutę jest to wartość, gdy oddajemy ogień pojedynczy, 100 strzałów, gdy oddajemy ogień ciągły.
Zasięg maksymalny naszej broni to około 3000 metrów. Jest to taki zasięg, gdzie przy celowaniu tylko z przyrządów muszka szczerbinka tak naprawdę strzelamy przed siebie z zachowaniem zasady BLOS, ale no nie możemy tutaj za bardzo mówić o celowaniu. Zasięg skuteczny, czyli ten właściwy, który nas interesuje, to jest około 400 metrów przy pojedynczych strzałach do popiersia. Jeżeli mamy przełączony na ogień ciągły, czyli serię, jest to 150 metrów. Jeżeli chodzi o dane techniczne, dane teoretyczne, to już za nami. Zapraszam teraz na krótki filmik, który będzie opisywał zasady działania naszej broni AK-47. Wiemy już, jak działa, na jakiej zasadzie działa nasz karabin, do czego służą poszczególne elementy wewnątrz znajdujące się tejże broni. Wiemy, że karabinek automatyczny AK jest bronią samoczynną, samopowtarzalną, działającą na zasadzie odprowadzania gazów przez boczny otwór w lufie do komory gazowej, która znajduje się nad lufą. Przystąpimy teraz do zajęć teoretycznych, czyli do częściowego rozłożenia naszej broni. W tym przypadku ten egzemplarz to jest to AKMS, czyli automat kałasznikowa zmodernizowany. Końcówka S oznacza, że ma składaną kolbę. Zanim przystąpimy do rozłożenia broni, należy przypomnieć kilka ważnych spraw. Po pierwsze, broń, nieważne czy jest to broń deko, czyli pozbawiona cech bojowych, czy to jest replika, czy to jest karabinek ASG, czy to jest gumowy kałach do ćwiczeń taktycznych, zawsze traktujemy z takim samym szacunkiem, jakby była to broń prawdziwa. Chodzi nam o wyrobienie zdrowych nawyków, a żebyśmy bezpiecznie posługiwali się dla siebie i względem otoczenia tą bronią. Należy pamiętać o naszych zasadach BLOS, czyli broń, lufa, otoczenie, spust. Zanim przystąpimy do rozłożenia broni, pamiętajmy, że tak jak dbamy o naszą broń, jest to nasza wizytówka. Jeżeli bierzemy broń na szczelnicę, bierzemy broń na ćwiczenia taktyczne, na zajęcia w lesie, czy też inną taktykę, oddając do magazynu, broń musi być wyczyszczona. To jest nasza wizytówka. Jak dbamy o broń, takim też jesteśmy strzelcem. Zanim rozpoczniemy rozkładanie, odpinamy magazynek. Następnie odbezpieczamy broń, przeładowujemy i oddajemy strzał kontrolny w miejscu bezpiecznym. Jesteśmy pewni, że broń jest rozładowana, nie ma żadnego naboju wybranego wewnątrz komory zamka. Od czego zaczynamy? Zdejmujemy pokrywę zamka,
Następnie urządzenie powrotne z żerdzią i sprężyną. Zespół suwadła, tłoka i zamka. Czyli mamy tłok, suwadło i nasz zamek. Kolejny element to rura gazowa. To jest taki przełącznik. Odbezpieczamy, wyciągamy rurę z okładką termiczną. No i ostatni element, który często jest pomijany, to wycior. Znajduje on się tutaj pod lufą. Żeby go wyciągnąć, nie stosujemy chwytów kwaraty ani rozwiązań siłowych. Delikatnie odginamy go do siebie i wysuwamy do góry. I tak w taki oto sposób mamy rozłożoną broń. Możemy ją wyczyścić, a żeby godnie oddać ją do magazynu, składamy analogicznie, tylko odwrotnie. Czyli zaczynamy od tego, na czym żeśmy skończyli, czyli wycior. I tu technika jest podobna. Nie stosujemy chwytów, zbijania, wbijania. Odginamy do siebie i wycior wchodzi nam tu w miejsce, które jest do tego przeznaczone. Nie zostawiamy go tak. Często jest tak, że on jest niedosunięty, nie wpięty. Można go zgubić, można go wygiąć, uszkodzić broń. Jest na swoim miejscu. Kolejny element to rura gazowa. Zapinamy wspiecznik, jest na miejscu. Przygotowujemy sobie suwadło z zamkiem. Następnie urządzenie powrotne. I właściwie broń mamy złożoną. Tak złożoną broń, z tak złożonej broni możemy oddać strzał, aczkolwiek na pewno nie będzie to tak bezpieczne ani komfortowe dla nas jak z pokrywą zamka, więc lepiej tą pokrywę założyć. I teraz to samo. Nie robimy rekordów prędkości, nie robimy tego na czas w tym momencie, tylko robimy to dokładnie. Często ten element sprawia duży problem początkującym strzelcom, dlatego że ta pokrywa nie wchodzi, nie wklika się. Nieraz ktoś sobie palca czy inną część dłoni przytnie, bo źle mu wskoczyła. Wystarczy odpowiednio spasować w takim wyżłobieniu pokrywę. Jest. Dociskamy i pokrywa jest na miejscu. Co następnie? Przeładowanie. Strzał kontrolny w miejscu bezpiecznym. Zabezpieczamy broń. Możemy podpiąć magazynek. W taki to oto sposób rozłożyliśmy i złożyliśmy AKM S-47. Korzystając z okazji, mam tu jeszcze obok siebie bagnet, gdyż ta broń jest przeznaczona też do tego, że możemy zamontować bagnet 6H3 i jego kolejne wersje. Montujemy go w ten sposób. Tu mamy uchwyt, wsuwamy w prowadnicę. Po kliknięciu bagnet jest na swoim miejscu. Zdejmujemy go identycznie, czyli w ten sposób. Dodatkowe zastosowanie naszego bagnetu oprócz otwierania konserw oraz zakładania go na broń, to jest też, może służyć nam jako przycinak do drutu. To jest taki specjalny grzybek oraz otwór na bagnecie. Składamy go w ten sposób. Tak się nam tworzą nożyce do cięcia zasiek druta kolczastego. Demontujemy, odkładamy. Za sobą mamy już informacje teoretyczne, informacje praktyczne. Czas przejść do ciekawostek. Zapraszam w drugą część. Jak już wspomniałem, karabinek ten cieszy się wielką popularnością na świecie. Jest używany przez ponad 100 armii świata oraz niezliczone grupy partyzanckie, jak i zorganizowanej przestępczości. Karabinek ten jako broń eksportowa była tworzona licencyjnie przez różne kraje. Ta broń różniła się w poszczególnych elementach, jeżeli chodzi o typy broni w poszczególnych krajach. Tak na przykład tutaj mamy przed sobą typ 56, czyli nasz licencyjny kałasznikow chiński. Różniło się przede wszystkim tym, że ma zamontowany bagnet pod lufą. Jest to rozwiązanie o tyle ciekawe, że jest to bagnet montowany na stałe, czyli poprzez przełączenie, przełożenie
Mamy bagnet zamontowany. Jest to bardzo podobne rozwiązanie jak o dosyć leciwej konstrukcji, jakim jest MOSIN wzór 44. Kolejny to AIMS, wersja rumuńska. AIMS, czyli już wiemy, że końcówka S, posiada kolbę składaną. Co takiego ciekawego jest w tej broni na pierwszy rzut oka? Uchwyt, przedni uchwyt pistoletowy w łożu. Jest to rozwiązanie, które wyprzedziło troszeczkę swój czas. Podobne rozwiązanie stosowane było chociażby, jak widać, w naszym rodzimym karabinku wzór 88 Tantal, gdzie też zostało dodane takie stałe do łoży, stały uchwyt. Kolejny ciekawy element to zastawa jugosłowiańska. Można ją odróżnić po linii tutaj tych trzech przeżłobieniach na okładzinie i łożu. Czyli standardowo zazwyczaj mamy dwa takie otwory. W zastawie są one trzy. I no i bardzo ciekawy element, czyli cerownik do strzału granatem nasadkowym. Czyli ta broń jest bezpośrednio dostosowana do tego, że można z niej strzelać granatem nasadkowym. No, można i takie cudo znaleźć. Według podpisu należało do Saddama Husseina. Złoty AKS-u, 24-karatowy. Można się bawić, można. No i mówiliśmy o poprzednich modelach. Tu mamy tak zwane głębokie rekonstrukcje, gdzie te swoim kształtem dosyć mocno odbiegają, aczkolwiek prototypem, protoplastą i tak naprawdę podstawowym rozwiązaniem tej broni jest nasz AK-47, czy tu mamy M62 produkowany w Finlandii, tu mamy, którzy twierdzą, że lepszą wersję kałasznikowa, czyli Galil izraelski z montowanym dwójnogiem i uchwytem do przenoszenia broni. No i tu nasza rodzima konstrukcja, bardzo udana, czyli Beryl, czyli karabinek automatyczny wzór 96. Tutaj ta wersja ostateczna, czyli wersja z typu C, czyli z szynami oraz z stałą lufą i z uchwytem przednim pistoletowym. Na początku wspominałem o tych odmianach AK, AKS, AKM, AKMS. Proszę mu wierzyć, jest jeszcze mnóstwo różnych literek, które dochodzą do tych skrótów. Każda dotyczy jakiejś specjalizacji danej broni. Czy to jest broń snajperska, czy to jest broń z podwieszanym granatnikiem, czy to jest broń z noktowizją, czy z lunetą. Jest to każda dodatkowa litera coś oznacza. My się skupimy dzisiaj, o tak jako ciekawostkę, żebyście mogli zobaczyć, czym się tak naprawdę różni to AK od AKM. Takie kilka ciekawostek. Na pierwszy rzut oka mamy tu zaznaczone wylot lufy. Tu mamy zakończony płasko, tu z takim ścięciem. A co to jest i jak to dokładnie wygląda, to za chwileczkę przy następnym stanowisku. Tak jak wspomniałem, przed nami dwa modele broni. Tutaj mamy AKMS, tu mamy AKS, czyli obydwie odmiany automaty kałasznikowa w wersji ze składaną kolbą, jak widać, aczkolwiek różniące się tym, że ten model był pierwotny, ten jako zmodernizowany był produkowany od roku 59. Pierwsza różnica. To jak wspominałem, lufa. Tu mamy ją zakończoną prosto, taką nakrętką, osłaniającą gwint. Tutaj mamy coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się czymś być zepsutym, ściętym. Jest to osłabiacz odrzutu. Powoduje to, że gazy rozprowadzają się inaczej i broń jest bardziej stabilna, czyli osłabia nam odrzut broni, jednak gdy broń pracuje w dłoniach, jednak to siła tego uderzenia jest inna w bark i ten ogień jest bardziej stabilny. Kolejne różnice to uchwyt. W wersji zmodernizowanej już jest on z tworzywa, w wersji tej pierwotnej był on drewniany. Samo suwadło zostało w wersji AKM zaczernione. Tutaj się ono dosyć błyszczy. Zarzucano, że to psuje wartości maskujące. Kolejna rzecz to zmiana nastawy, czyli tutaj mamy nastawę na przedziałkę na 800 metrów. Tutaj mamy podziałkę już dodaną i do końca już pilnowaną, czyli na 1000 metrów.
Zmieniono, przekonstruowano troszeczkę rurę odprowadzającą gazy, taki detal. Tutaj otwory odprowadzające mamy dookoła. W tym modelu, tym podstawowym, są one wzdłuż. No i samo łoże jest bardziej ergonomiczne. To jest proste, leży w dłoni jak leży. Tutaj jednak to przetłoczenia i ułożenie jest tak, że broń się pewniej trzyma w dłoni. To od razu widać po samym uchwycie. No i pokrywa zamka. I to jest najciekawsze, czy najciekawsze. Tu mamy taki grzebień przetłoczenia. Tutaj mamy pokrywę gładką. No i zasadnicza, taka podstawowa, to budowa komory zamkowej. Ta była wykonana w modelu podstawowym, wykonana w systemie frezowania, ta w systemie tłoczenia. Jeden kawałek blachy, wszystko przetłoczone. Tu każda część jest frezowana, co powoduje, że ta broń jest bardziej podatna na zacięcia. Wszystkie elementy muszą być dobrze spasowane, dobrze wypracowane. Jeżeli mamy broń tłoczoną, to właśnie wychodzi wtedy ta niezawodność kałacha, gdzie on coś może klekotać, coś może nie dochodzić, ale broń jest cały czas zdatna do użytku. Jeszcze tu taki najmniejszy element. Mówiliśmy o magazynku łukowym, dwurzędowym, w którym mieści się 30 nabojów, nabojów pośrednich i to nasz ten mały bohater. 7 62 na 39, wzór 43. Takich naboi mieści się w tym magazynku 30. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i przekazuję głos zastępcy dowódcy, pani młodszy inspektor Barbarze Gajewskiej. Czołem strzelcy, młodszy inspektor Barbara Gajewska. Na początek bardzo serdecznie chciałam podziękować panu chorążemu Michałowi Stocerzowi za przygotowanie zajęć i przeprowadzenie tych pierwszych zajęć. Cieszę się, że jesteście z nami. Za nami pierwsze zajęcia. Muszę wam powiedzieć, że szkoda, że nie widzieliście, jak mocno pracowaliśmy, ale nasze studio przez cały tydzień tutaj przygotowywało się do tej pierwszej transmisji. Serdecznie dziękuję, chociaż nie widać tutaj przez nasze kamery panu operatorowi, panu chorążemu Grzegorzowi Gajewskiemu. Serdecznie dziękuję panu Krzysztofowi Tabiszowi drużynowemu, który nas tutaj wspierał i pomagał w przygotowaniu, w rozłożeniu tego sprzętu. No cóż, myślę, że sukces już pierwszy za nami. Nasze zajęcia świetnie zostały przeprowadzone i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was na kolejne zajęcia, a kolejne zajęcia już za tydzień. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia. Czołem!